Siema, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj pokażę wam top 10 skinów do 5 zł w CSGO. Teraz na ekranie pojawia wam się lista 5 ostatnich subskrybentów. Jeżeli chcesz pojawić się na niej w następnym odcinku, to zostaw suba na tym kanale, bo teraz lecimy po 200 subskrypcji. Możesz również strzelić łapeczkę w górę, jeśli film ci się spodoba. Pamiętaj, że właśnie w tym momencie trwa konkurs na tą AWP. Jeżeli jesteś zainteresowany, to zapraszam cię do filmu o konkursie, który wyświetla wam się w prawym górnym rogu. Zapraszam was jeszcze na mój serwer Discord, na którym ogłoszone zostaną wyniki właśnie tego losowania. Dobra, więcej nie przedłużam, lecimy do oglądania. Jako pierwszy skin pokażę wam skórkę do 5-7, a mianowicie skin Retrobucja. Jest on w stanie mocno zużytym, natomiast nie widać na nim prawie żadnych śladów używania. Bardzo kolorowy i wyważony skin do tej broni. Jest w cenie 4 zł i 44 groszy. Galil Zimny jak głaz. Jest tanim i ładnym skinem i wygląda na nieco droższy. Kolor niebieski idealnie pasuje do tej broni. Tak jak w poprzednim przypadku, jest on w stanie mocno zużytym i można dostać go za około 4 zł i 4 groszy. Mag 10 Skwar. Skin ten bardzo mi się podoba i przypomina mi jakiś stary metal, który żarzy się na brzegach tej broni. Posiada taki design, że zadrapania na nie idealnie komponują się z tą skórką. Jest w stanie mocno zużytym i kosztuje 3 zł i 93 groszy. P2000 przyżarty kwasem. Zdaję sobie sprawę, że jednak mało osób gra tym pistoletem, jednak jest on ciekawą propozycją skina do 5 zł. Posiada on kolorowe paski ciągnące się po całym pistolecie. Jest on w stanie lekko zużytym i kosztuje jedynie 3 zł i 94 grosze. P250 Inferno. Skin ten mocno nawiązuje do mapy Inferno, dlatego właśnie nosi taką nazwę. Posiada on elementy charakterystyczne właśnie dla tej mapy. Jest on w stanie fabrycznie nowym i kosztuje jedynie 4 zł i 67 groszy. SSG08 Gorączkowy Sen. Jest to niezwykle ładny i wyważony skin, w którym niestety widać niektóre zadrapanie, ale grafitowe malowanie tej broni i tak dobrze wygląda. Jest on w stanie po testach bojowych i kosztuje 2 zł i 77 groszy. Kolejnym skinem, jaki wam pokażę, jest Glock Łasica. Design tej broni jest mega prosty i spokojny. Umieszczona została namalowana łasica na ciemnych kolorach. Skórka ta jest w stanie lekko zużytym i jest w cenie 4 zł i 27 groszy. USPEK Wspomnienie. Skórka w kolorystyce zgnito-zielonej posiada charakterystyczne elementy i znaki. Umieszczone zostały grafitowe napisy. Jest on w stanie lekko zużytym i kosztuje jedynie 3 zł i 59 groszy. AK-47 Niezbadany. Jest to również spokojny skin jak w poprzednim przykładzie. Zastosowana została ciemnobrązowa kolorystyka oraz linie, które ciągną się po całej broni. Skórka jest w stanie mocno zużytym i kosztuje jedynie 4 zł i 14 groszy. Ostatnim skinem w tym odcinku jest AWP Capillara. Skórka ta posiada ciemne, jak i jaśniejsze kolory. Wzdłuż broni ciągną się linie w kolorze czerwonym i błękitnym. A na skinie nie widać żadnych zadrapań. Jest on w stanie lekko zużytym i kosztuje 2 zł i 73 grosze. Dobra, to już koniec filmu. Pamiętaj, żeby zostawić łapeczkę w górę, jeżeli film ci się spodobał. Siema!